Witajcie kochani, dzisiaj o czakrach parę słów i też o tym, jaką propozycję ma dla Was Apple Go, to już na samym końcu, niemniej teraz. Chciałabym kochani, żeby przybliżyć Wam i pokazać, jaka moc jest w Tobie, droga duszo, i co mówią do nas czakry, kiedy są zablokowane, co się pojawia w naszym życiu, kiedy są odblokowane, co się dzieje w naszym życiu. No to przejdźmy od razu może do dzieła. Jeśli wszystkie Twoje czakry będą funkcjonowały bez zaburzeń, będziesz w pełni cieszyć się życiem. Czakry to centra energetyczne zlokalizowane w ciele energetycznym, służące do bezpośredniego pobierania i przetwarzania i rozprowadzania energii życiowej po całym ciele. Każdy z nas ma 7 czakr głównych, a oprócz tego cały szereg pobocznych. Energia czakr, choć nie jest fizyczna, przenika wszystkie aspekty naszego życia. Blokada przepływu energii, a także przeładowanie może doprowadzić do zaburzeń hormonalnych, dysharmonii ciała, dysharmonii umysłu i ducha człowieka. 7 głównych czakramów wpływa na znaczący sposób nie tylko na nasze zdrowie, ale także na jakość naszego życia. Jeśli działają prawidłowo, cieszymy się dobrym zdrowiem, tworzymy satysfakcjonujące związki, mamy interesującą pracę i wysokie zarobki. Kiedy pojawiają się kłopoty ze zdrowiem lub inne smutne sytuacje, kiedy nie umiemy kochać, cieszyć się życiem, zarabiać pieniędzy, dogadać się z rodzicami lub dziećmi, rozwijać się, to bez wątpienia odbicie tej sytuacji znajdziemy w zaburzeniach funkcjonowania czakr. Energetyczna dysfunkcja czakry, czyli blokada bądź zbytnie otwarcie zwane przeładowaniem, odbija się na naszym myśleniu, postrzeganiu, uczuciach i działaniu. I tak kochani, pierwsza czakra to czakra podstawy, odpowiada za Twoje ziemskie sukcesy. Jeżeli energia płynie swobodnie przez tę czakrę, czujesz, że życie jest dla Ciebie dobre. Odnosisz materialne sukcesy, żyje Ci się dobrze, z łatwością zarabiasz pieniądze, masz mnóstwo sił witalnych. Jeżeli czakra jest zablokowana, czujesz strach przed życiem, w aspekcie materialnym wciąż odczuwasz zastój. Okoliczności do zarabiania pieniędzy nie pojawią się. Nie otrzymujesz od życia zbyt wiele. Masz w sobie dużo obaw i nieuzasadnionego strachu. Często zdarza Ci się chorować. I czakra druga, jak widzicie, tutaj mam dla Was takie propozycje dobrych słów, dobrej energii, żeby transformować przekonania. Póki co, jeżeli chodzi o informacje na temat drugiej czakry, czakry sakralnej, jest ona na pewno odpowiedzialna za naszą kreatywność, seksualność i radość życia. Jeśli ta energia płynie swobodnie, mamy bardzo udane życie seksualne, czujemy się atrakcyjni, mamy dobre stosunki z przeciwną płcią i daje nam to bardzo dużo radości. Jesteśmy twórczy, jesteśmy kreatywni, odczuwamy przyjemność z doświadczenia życia. Jeśli jest ta czakra zablokowana, odczuwamy życie jako szare i monotonne. Nie czujemy przyjemności w zbliżeniach, czujemy brak pewności wobec płci przeciwnej, brak kreatywności i pasji. Nasze ciało jest przepełnione zmysłowością. Trzecia czakra, czakra splotu słonecznego. Ona odpowiada za naszą emocjonalność, poczucie własnej wartości oraz za to, jak reagujemy w materialnym świecie. Jeżeli energia płynie swobodnie przez tę czakrę, mamy mnóstwo wewnętrznej siły, jesteśmy spontaniczni i zadowoleni z życia. Czujemy się godni i warci doświadczenia wspólnych rzeczy. Nasze życie jest harmonijne. Jesteśmy radośni i pełni pasji do życia. Jeżeli czakra jest zablokowana, odczuwamy brak równowagi emocjonalnej. Mamy niską samoocenę i ciągłą potrzebę dowartościowywania się. Nie potrafimy odnaleźć harmonii i równowagi w życiu. Nie czujemy się spełnieni. No i kochani, czas na moją ukochaną czakrę, wiadomo, czakra miłości, czakra serca. Ona odpowiada za poczucie naszego sensu istnienia. Jeżeli energia płynie swobodnie przez tę czakrę, czujemy miłość do siebie, ludzi, matki natury. Jesteśmy szczerzy i ciepli. Jesteśmy otwarci na miłość i emanujemy tą miłością. Jesteśmy wrażliwi na piękno otaczającego nas świata.
Jeżeli czakra jest zablokowana, mamy w sobie takie przekonanie, że nie zasługujemy na miłość. Nie potrafimy wtedy kochać. Mamy ciągłe wahania emocjonalne. Trzymamy często urazy w sercu. No i kochani, piąta czakra. Myślę, że rozwinięcie tej czakry wiele zmieniłoby na świecie. Jak pozostałych oczywiście. Czakra gardła odpowiada za umiejętność wyrażania siebie i zasłuchanie innych. Jeżeli energia płynie swobodnie przez tę czakrę, z łatwością komunikujemy się z innymi. Jesteśmy pewni siebie, mamy swoje zdanie i szanujemy zdanie innych ludzi. Jeżeli natomiast ta czakra jest zablokowana, mamy problem z wyrażaniem swoich myśli i uczuć. Nie potrafimy mówić o swoich potrzebach i oczekiwaniach. Boimy się opinii innych ludzi, odczuwamy brak satysfakcji z wykonywanych zadań. I kochani, zanim przejdę do czakry szóstej, trzeciego oka, wspomnę jeszcze tylko, że pierwsze trzy czakry to takie niższe wibracje, tak jak pierwsza odpowiada za instynkty, nawyki, przetrwanie, druga kreacja, prokreacja, trzecia siła, wola, tak od czwartej czakry zaczynają się takie bardziej subtelne, eteryczne energie, dlatego też ta czakra trzeciego oka może się wydawać taka, jakby to powiedzieć, magiczna. Odpowiada za dostęp do wewnętrznego prowadzenia intuicji. Jeżeli energia płynie swobodnie przez tę czakrę, mamy doskonale rozbudzoną intuicję. Wiemy i znamy swoją drogę i cel życiowy. Często doznajemy natchnień, inspiracji, snujemy refleksje na temat siebie oraz życia. Jeżeli natomiast jest ta czakra zablokowana, dopuszczamy do siebie tylko to, co możemy sprawdzić i udowodnić metodami naukowymi. Odrzucamy prawdy duchowe. Nasze życie skupia się wyłącznie na zaspokajaniu potrzeb materialnych. Nie rozwijamy się wtedy duchowo. I nasza czakra korony, cudowna czakra, kiedy energia płynie swobodnie, właśnie na poziomie tej czakry odczuwamy jedność z wszechświatem. Wyraźnie czujemy też, że jesteśmy pod opieką sił wyższych. Nasze życie przepełnione jest doświadczeniami duchowymi. Jeśli natomiast ta czakra jest zablokowana, odczuwamy wewnętrzne rozbicie. Nie czujemy sensu życia. Nie jesteśmy zainteresowani rozwojem duchowym. Nie wierzymy w istnienie boskich energii, które wpływają na świat materialny. Czujemy się ogromnie samotni w tym fizycznym świecie. I w takim bardzo, bardzo dużym podsumowaniu, dosłownie w kilku zdaniach o tych czakrach, żeby pokazać Wam bieguny, żeby łatwiej można było to jakby utrwalić sobie. Pierwsza czakra to taka umiejętność, naturalna umiejętność przetrwania. Biegunowo jest strach. Druga to przyjemności, kreacja, seksualność. Biegunowo poczucie winy. Trzecia czakra to siła woli. Biegunowo jest wstyd. Czwarta miłość. Biegunowo złość, nienawiść. Piąta to prawda, a zamknięta jest, kiedy po prostu kłamiemy. Wgląd przy szóstej lub iluzja. Siódma to kosmiczna energia lub przywiązanie do ego. Teraz przejdziemy, kochani, do odpowiedzi, jaką ma dla nas firma Apel Go. Bardzo kompleksowo zajmuje się ludźmi. Niedawno nagrywałam Wam o biorytmach informacje i o tym, jak ustosunkowała się do tego firma, patrząc globalnie na nas, na każdy poziom naszej egzystencji. Tak samo tutaj mamy odpowiedź w drażetkach. Każda drażetka odpowiada wibracyjnie określonej czakrze i już Wam tutaj to przybliżę. I tak jak widać na slajdzie, propozycja jest taka dla pierwszej czakry GTS, dla drugiej MLS, Slide, Grow, Relax, NRM, Alt i Brain. Pewnie te nazwy nic Państwu nie powiedzą, dlatego też pozwolę sobie przybliżyć GTS-a, odpowiedź na pierwszą czakrę. GTS budzi energię życiową. Nieliczne tylko walory GTS-a to taka poprawa wchłaniania węglowodanów, białek i tłuszczów. Dzięki temu, że GTS ma w sobie koenzym Q10, neutralizuje on działanie wolnych rodników i zapobiega starzeniu się komórek. Zapobiega rozwojowi miażdżycy, neutralizuje funkcję T4.
tarczycy. I w odpowiedzi na drugą czakrę mamy tutaj propozycję MLS, to jest wielokrotnie nagradzana drażetka, wolność czystego organizmu. Eliminuje już w tej chwili 280 rodzajów pasożytów, przywraca i wzmacnia układ odpornościowy, wykazuje wysoką skuteczność w wielu chorobach grzybicznych, pomaga oczyścić organizm z produktów przemiany materii i robaków. Slajd jako trzecia propozycja, właśnie na trzecią czakrę, to swobodnie nazywamy radość druhu, ponieważ wspomaga odbudowanie chrząstek, zapobiega ich dalszemu niszczeniu, zwiększa elastyczność i ruchomość stawów, stymuluje produkcję kolagenu, tłumi proces zapalny, neutralizuje procesy metaboliczne. I czwarta czakra koloru zielony, tak jak grow, to 320 antyoksydantów. Do dziś pamiętam ten dzień, kiedy po raz pierwszy wzięłam grow pod język, jakie czułam niesamowite wręcz, nie wiem jak nawet jak to nazwać, ale takie wybuchy w sercu, po prostu wyładowania energetyczne. Kochani, grow wzmacnia układ odpornościowy, zwiększa wydolność fizyczną, psychiczną, pomaga zachować jasność myślenia, poprawia trawienie, poprawia koordynację ruchu. A relaks, kochani, wraz z NRM-em stymulują czakrę szóstą. Relaks pomaga zwyciężyć nerwowe przeciążenia, łagodzi bezsenność, zapewnia całonocny wypoczynek, potwierdzam, eliminuje zwiększoną drażliwość, niepokój, napięcie. Potwierdzam, pozwala zachować wewnętrzny spokój, poprawia koncentrację. NRM natomiast, moi drodzy, wskazuje nam na to, jak istotny jest poziom cukru w organizmie. Normalizuje poziom cukru we krwi, poprawia pracę trzustki, aktywuje produkcję insuliny. Uzupełnia niedobory witamin i minerałów. Eliminuje suchość skóry, przyspiesza gojenie się ran i wrzodów. Za nami dwie propozycje dla czakry piątej, teraz czakra szósta, alt. Oczyszcza układ limfatyczny, eliminuje swędzenie, podrażnienie, obrzęk, katar. Normalizuje układ odpornościowy, poprawia właściwości reologiczne krwi. Co bardzo ważne, to neutralizuje niebezpieczne radionuklidy i toksyny. Dla osób, które nie wiedzą, co to są radionuklidy, to odmiany pierwiastków, których jądra atomów są niestabilne, samorzutnie ulegają przemianie promieniotwórczej. I kochani, ostatnia propozycja, moja ukochana drażetka Brain. Uwielbiam Brain, nie tylko smak. Uwielbiam, jak mój mózg reaguje na składniki, które zawiera Brain i na ładunek, który zawiera. No i przede wszystkim informację tę pierwotną. Naprawdę uwielbiam Brain, polecam każdemu, żeby sobie spróbował. Kochani, Brain to jasne myślenie. Znacząco zwiększa wydajność naszego mózgu, zwiększa koncentrację uwagi, poprawia pamięć, wspiera jasność umysłu, leczy układ nerwowy, pobudza krążenie mózgowe, wspomaga odbudowę komórek mózgowych. Oczyszcza z metali ciężkich nasz kochany mózg, który jest nam po prostu potrzebny, tak? W moim odczuciu po roku kuracji mogę każdemu z Państwa polecić ten sposób zrównoważenia się. Nie musimy mieć żadnych dolegliwości, kuracja przebiegnie pomyślnie, właśnie dlatego, kochani, że jest to pierwotna informacja. Ta pierwotna informacja przywróci równowagę na poziomie każdej komórki, a wtedy, jak na załączonym obrazku, moi drodzy, nasze cudowne 7 czakr będzie mogło połączyć się z pozostałymi, tak by mieć ten wieczny kontakt ze źródłem. Także polecam. Można sobie poszperać w sieci, mamy bardzo, bardzo dużo materiałów na temat działania Apple Go, na temat technologii, na temat składów. Zapraszam serdecznie na kanał.